Witam wszystkich. Dziś bransoletka wykonana techniką makramy. Wykorzystałam do niej koraliki Fire Polish, których kolorów i sposobu wykończenia jest naprawdę cała masa. Także naprawdę nie jest łatwo się zdecydować. Do mojej bransoletki wybrałam w końcu niebiesko-srebrną tonację z elementami ciepłego brązu i beżu. Do bransoletki potrzebne będą koraliki Fire Polish, w zależności od długości, jaką chcecie uzyskać, 2 lub 3 paczki. Do tego kordonek, ja wybrałam beżowy, i sznurek woskowany, ja wybrałam błękitny. Do zapięcia bransoletki będzie potrzebny guzik. Ja wybrałam taki w plamy beżowo-brązowe, które nawiązują do mojego zestawu. Koraliki Fire Polish mają małą dziurkę, dlatego by wykonać taką bransoletkę, musimy dobrać cienki sznurek, na przykład kordonek z grubym sznurkiem do makramy lub sznurkiem woskowanym grubości 1 mm. Moim zdaniem sznurek i kordonek nie muszą być wcale tego samego koloru, po prostu muszą się fajnie komponować z koralikami. Do zaplatania będzie potrzebna podkładka, na przykład ze styropianu. Moja obciągnięta jest płótnem i szpilki. Przyda się klej Magic do utwardzenia końcówek kordonka, co bardzo ułatwi nawlekanie koralików. Wszystkie materiały dostępne są na stronie Passartu. Wystarczy kliknąć link powyżej. Możemy zaczynać. Przycinamy 4 odcinki sznurka po 160-180 cm i 3 odcinki kordonka po 120 cm. Bierzemy sznurek, na razie 3 odcinki, składamy na pół, na środku zawiązujemy supeł. Rozkładamy sznurki i szpilkami przyczepiamy do podkładki. Zaczynamy zaplatanie od zapięcia bransoletki. Sznurek pierwszy z prawej przekładamy górą nad tymi dwoma, następnie dołem i wyciągamy przez pętelkę na prawą stronę. Zaciskamy. Teraz sznurek przeprowadzamy najpierw dołem, a następnie górą. I przeciągamy przez pętelkę na prawą stronę. Zaciskamy. Sznurek woskowany jest sztywniejszy niż ten do makramy, dlatego splot trzeba ładnie ułożyć. Tak to powinno wyglądać. Ten splot będziemy powtarzać, aż osiągniemy odpowiednią długość. Mój guzik ma średnicę 15 mm. Potrzebuję 11 takich splotów, które mi dadzą około 4 cm. Ściągamy, odwiązujemy supeł i sprawdzamy, czy guzik przejdzie. Jeśli tak, przypinamy pętelkę do podkładki. Przeciągamy pierwszy sznurek z lewej strony na prawo. Kolejny sznurek z lewej strony przeciągamy najpierw górą, następnie pod sznurkiem i zaciskamy. Powtarzamy czynność. Następnie bierzemy kolejny z lewej i wykonujemy 2 pętelki. Teraz dokładamy 4. sznurek. Składamy go na pół, przekładamy pod spodem, pod poziomym sznurkiem. Dwa jego końce przeciągamy przez pętelkę i zaciskamy. Prawym końcem sznurka wykonujemy pętelkę z prawej strony, lewym końcem pętelkę z lewej strony. Zaciskamy. Teraz następny sznurek. Wykonujemy pętelkę od góry nad sznurkiem, a wyciągamy pod. Zaciskamy tak, by w tym miejscu się dotykały. Robimy drugą pętelkę i zaciskamy splot. Ostatni sznurek to tylko jedna pętelka. Nie chcę, by splot wystawał poza ucho bransoletki. Przypinamy szpilkę. Sznurek przechodzi na lewą stronę i znów robimy pętelki. Pierwszy sznurek tylko jedna pętelka, pozostałe zawsze po 2 na ten sam sznurek. Na końcu rządka przypinamy szpilkę. Sznurek idzie na prawą stronę. Możemy go przypiąć lub trzymać w ręce. Sami zdecydujcie, jak Wam jest wygodnie. I znów zaczynamy zaplatać. Każdy sznurek po 2 pętelki. Na końcu przypinamy szpilkę. W ten sposób robimy 5 rzędów. Teraz ostatni, 6. rząd. Robimy jedną pętelkę. Następnie dokładamy kordonek. Składamy go na pół, pętelkę przeciągamy pod spodem, następnie wyciągamy końce sznurka przez pętelkę.
chwytamy jeden kordonek i jeden sznurek i robimy dwie pętelki. To samo z każdym kolejnym kordonkiem. W ten sposób dokładamy jeszcze dwa kordonki. I tak to powinno wyglądać. Teraz na pierwszy kordonek nawlekamy cztery koraliki Fire Polish, w moim przypadku srebrno-zielonkawe. Jak widzicie, dzięki usztywnionym końcom kordonka bardzo łatwo je nawlec. Dobrze, zaczniemy znów zaplatanie. Pierwszy sznurek z lewej strony na razie czeka. Chwytamy dwa kolejne. Jeden grubszy, woskowany, drugi cienki, czyli ten kordonek, na którym znajdują się koraliki. Teraz tym pierwszym z lewej wykonamy splot. Sznurek prowadzimy najpierw nad sznureczkami, następnie pod i wyciągamy przez pętelkę na lewą stronę. Teraz druga pętelka. Sznurek tym razem idzie pod sznureczkami, następnie górą wchodzi do pętelki i przeciągamy go na lewą stronę. Zaciskamy i układamy splot. Czynność będziemy powtarzać. Sznurek idzie naprzemiennie. Najpierw górą, potem dołem. A za drugim razem na odwrót. Najpierw dołem, a następnie górą. Kolejne sznureczki wykonamy bardzo podobnie. Różnica polega jedynie na tym, że sznurek idzie z prawej strony i oplata sam kordonek. Kolejne dwa rządki wykonamy tak samo. Pamiętajcie, najpierw od góry, a potem od dołu i na przemian. Ostatni rządek z koralikami zrobimy podobnie jak pierwszy. Chwytamy kordonek i sznurek razem, a zaplatamy sznurkiem pierwszym z prawej strony. Teraz nawleczemy kolejne koraliki. Ja teraz wprowadzę te z brązowymi plamkami. Zaplatamy cały czas tak jak wcześniej, nic się nie zmieniło. Tak to powinno wyglądać. Teraz nawlekę kolejne koraliki. W moim przypadku będą to cztery srebrne w każdym rządku. Teraz, żeby bransoletka była symetryczna, zapleciemy 6 poziomych rządków, dokładnie tak samo jak zrobiliśmy to na początku. Ilość koralików oczywiście zależy od tego, jaką długość chcecie osiągnąć. Moja bransoletka pasuje na nadgarstek o obwodzie 15-16 cm, czyli na bardzo drobną rączkę. Gdybym robiła ją na siebie, czyli na nadgarstek o obwodzie 19 cm, musiałabym dołożyć przynajmniej 4 koraliki w każdym rzędzie. Bransoletka już prawie gotowa. Wystarczy ją zakończyć i przymocować guzik. Układamy ładnie sznureczki i robimy podstawowy splot makramy. Pokazywaliśmy go już wielokrotnie. Jeśli jednak będziecie mieć jakieś wątpliwości, zajrzyjcie na naszego bloga na kurs Bransoletka Cobra. Robimy 4-6 takich splotów.
Następnie kordonkiem przymocowujemy guzik. Najpierw jeden sznurek przechodzi przez dwie dziurki. Następnie otaczamy sznureczki. Jeszcze raz przechodzimy przez te same dziurki. To samo z drugim kordonkiem. Związujemy sznureczki pod guzikiem i kontynuujemy zaplatanie podstawowego splotu makramy. Układamy sznurki i robimy węzeł. Następnie zaciskamy każdy sznurek osobno, by węzeł się ładnie ułożył. Przycinamy sznureczki na jedną długość. Na końcu sznureczków możemy zawiązać małe supełki. Bransoletka jest gotowa, jest leciutka i bardzo miła w dotyku. Nosić ją to naprawdę czysta przyjemność. Życzę powodzenia w zaplataniu. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Lajkujcie, subskrybujcie, będzie nam miło. Do zobaczenia przy następnym kursie.